Hej, tu Karolina. Dzisiaj mam dla Was przepis na domową, bardzo prostą granolę. Do jej przygotowania potrzebujecie 3 szklanek płatków owsianych, połowy szklanki pistacji oraz połowy szklanki orzechów pekan lub jakichkolwiek innych orzechów. Do tego 1/3 szklanki syropu klonowego, łyżka oleju kokosowego i pół łyżeczki soli. Wszystkie składniki ze sobą mieszamy. Ja jeszcze potem zmieniłam decyzję, postanowiłam dodać do tego troszeczkę cynamonu, ponieważ wydawało mi się, że pasuje bardzo do tego połączenia i pieczemy naszą granolę w 180 stopniach przez 40 minut. W międzyczasie warto wyjąć ją na chwilę i wszystko razem przemieszać tak, żeby nam się nic nie przypaliło i możemy ją przechowywać przez około 3 tygodnie i jeść ją samą z mlekiem albo jako dodatek do smoothie bowls.